Witam serdecznie, tu znowu Witar, a to jest kolejny odcinek Gamisfery, w którym zajmiemy się grą Nitro Family. Jest to prosty w swych założeniach FPS autorstwa koreańskiego Delphi Soft. Fabuła stanowi tylko pretekst do rozwałki i jest odpowiednio bzdurna, jak na takie gry przystało. Oto mamy mistrza myśliwskiego i łowcę głów, Wiktora Chopskiego, Amerykanina o wartym zbadania pochodzeniu oraz jego żonę Marię. Pewnego dnia korporacja Golden Bell, producenci groźnego narkotyku Healthy Family, postanawiają porwać ich dwuletniego synka Red Chiefa. Nawiasem mówiąc, mały to zakapior taki jak tatuś. A oczywista reakcja wściekłego Wiktora to pogoń za porywaczami i unicestwienie wszystkiego, co stoi na drodze. Jeżeli to jest jeszcze w miarę normalne, to gra szybko udowadnia, że absurd się rozkręca. Na naszej drodze staną hordy ofiar korporacji, czy raczej ich produktu, Healthy Family. Wrogowie to zgraja karykaturalnych, zmutowanych, naćpanych psychopatów. Są to głównie autochtoni miejsc, w których rozprawiamy się z Golden Bellem i odwiedzanych przy pogoni za ciągle uciekającym porywaczem. Przeciwnicy nie są zbyt mądrzy i ich siła tkwi w liczebności. Pewnie schemat ten skojarzył się wam z pewną lepiej znaną produkcją. Słusznie. Nitro Family czerpie z pomysłu walki z hordą pełnymi garściami, ale i dodaje do niego własne pomysły. Rodzice Red Chiefa są ze sobą zżyci oraz obydwoje przejmują się losem synka. Nie powinno więc dziwić, że razem ruszają na wyprawę. Plecak Wiktora ma specjalne sidło, w którym może nosić swoją żonę. Maria ma bardzo czynną rolę w rozgrywce. Po pierwsze, jej mąż, mimo że silny i może nosić po dwie wielkie giwery w łapie, to sam przeładowuje je wolniej. Gdy zmienia je w walce, te nieużywane ładuje błyskawicznie Maria. Do tego posiada ona bat, którym może zdekapitować niemilca, który podejdzie za blisko. Jej najlepszą umiejętnością jest aktywowane nitrogazem, czyli potlenkiem azotu, nie? Bombardowanie. Kobieta wzlatuje na chwilę w niebo i zrzuca sporą porcję rakiet. Jest to bardzo przydatne, gdy ilość wrogów nas przytłoczy. Niestety, bez Marii na plecach tracimy ochronę bata i szybkie ładowanie odłożonych broni. Sama broń też warta jest wspominki, bo twórcy wprowadzili pewne nowe. Zaczynamy nie z przysłowiowym pistolecikiem, a sześcioma giwerami po trzy na łapę, które możemy używać w dowolnej kombinacji. Są to strzelby, maszynówki i rakietnice. W trakcie gry możemy też kupić inne narzędzia mordu, jak granatnik czy epicki paszkan. Niestety są one duże i jak widać ciężkie nawet dla Mr. Chopskiego oraz wymagają obsługi dwuręcznej, co wyklucza używanie ich w kombinacjach. Rekompensują to natomiast odmienność działania i nie gorszą się ognia niż to, czym zaczynamy. Wspomniałem o tym, że broń się kupuje. Zakupu możemy dokonać u pewnej odzianej na niebiesko blondi. Może też ona ulepszyć nasze podstawowe giwery pod kątem obrażeń i wielkości magazynków, a także służy nam informacją o lokacjach czy przeciwnikach. W szale walki, jeżeli stoi w takim miejscu, ale to rzadko, musimy uważać, by jej nie odstrzelić. Ale nawet jak to się stanie, to babeczka jest twarda i szybko pozbiera się, by móc nas spotkać gdzieś indziej. Tak na marginesie, to ona ma na imię Liza. I warto zebrać 20 złotych kart Magnum, by potem w Louis Palace Hotel odwiedzić pokój 1501. Należy też wspomnieć o dwóch dodatkowych feature'ach. Pierwszy to przypływ adrenaliny. Gdy obrywamy lub wykańczamy widowiskowo wrogów, co zapomniałem wspomnieć, daje też więcej hajsu, otrzymujemy doładowanie do pierwotnie zielonego wskaźnika. Gdy stanie się on czerwony, czas zwolni, a muzyka stanie się bardzo pasująca do tej jakże podniosłej chwili. Istnieje też efekt naćpania. Odpala go przypadkowe wzięcie paczki z Healthy Family. Zostajemy przyspieszeni, a wrogowie zmieniają się w wojownicze panny. Jednak jest to efekt jak najbardziej negatywny, bo tracimy sporo życia, a przy małej jego ilości narkotyk może nas zabić na miejscu, więc warto uważać. Od strony graficznej gra prezentuje się ultra biednie i mega brzydko. Pominąć fakt, że to gra stara, ale nawet w 2003 roku były już ładniejsze. Brzydkie są tu zarówno lokacje, jak i postacie. Nie ratuje tego ani dosyć sensowne rozplanowanie, ani specyficzna groteskowość świata gry. Dźwięk to na szczęście wyższa liga i spokojnie mógł być wsadzony do lepszej produkcji. Muzyka to mieszanka rocka z punkiem i czymś w rodzaju popu, ale słucha się znośnie i nie męczy. Odgłosy otoczenia też są spoko, giwery walą tak jak trzeba, czuć ich moc. A reszta tła audio trzyma poziom. A teraz pora na podsumowanie i oceny.
Złośliwie mówiąc, Nitro Family można określić jako serius sama dla ubogich, ale parę pomysłów ratuje sytuację. Wiktor i mały Jan na jego grzbiecie stanowią ciekawe połączenie i nieczęsto trafiają się takie pomysły w FPS-ach tego typu. Arsenał też jest spoko, zwłaszcza że podstawowa broń jest bardzo użyteczna i paradoksalnie często używamy jej zamiast innej giwery, która jest mniej przydatna w danej sytuacji. Sama historia, mimo że bzdurna, potrafi czasem rozbawić, niestety bardzo rzadko. Głównie służy nam tylko jako pretekst i lepiej się nad nią za bardzo nie zastanawiać. Gdy gra nam podejdzie, dostaniemy nieco biedny, ale grywalny FPS. Jeżeli zniesiemy brak hitboxów, przez co strzał w nogę zadaje tyle samo co w głowę, z dupy wziętą fizykę i sklonowanych wrogów, to czeka nas nawet kilkanaście godzin zabawy. Gra nie jest jakoś przesadnie trudna, ale czasem mogą zdarzyć się sytuacje, gdy wróg nas zmusi. Warto robić szybkie save'y samemu, bo te automatyczne są niezwykle rzadkie. Ogólnie rzecz biorąc, można pograć nawet z jakąś dozą przyjemności, więc 6. Można dać spokojnie. Jeżeli wspomniane wady mogą ci przeszkadzać, odejmij z oczko i pół. Grafika to, jak już wspomniałem, tragedia i nie pomaga względna różnorodność lokacji czy najlepszy element, jakim są giwery. Wszystko jest kanciaste, animacje są drętwe, postacie brzydkie, a Wiktora można nominować na najszpetniejszy ryj branży growej ever. Choć pewnie miałby sporą konkurencję, bo istnieją gry gorsze. Nie zmienia to jednak ogólnego odbioru oprawy, która jest brzydka już od momentu wydania. Rzućcie okiem na inne tytuły Anno Domini 2003, to będziecie wiedzieli, co mam na myśli. I jedyna ocena, na jaką zasługuje, to góra 4+. Muzyka to najlepszy element gry. Kawałki, choć zapętlone w lokacji, nie męczą uszu, reszta audio też trzyma poziom, więc można wystawić 7. Podsumowując, przy pewnych założeniach Nitro Family to całkiem niezła gra. Jak przymkniemy oko na niedoróbki i fatalną oprawę graficzną, otrzymamy grę, która w odpowiednich dawkach może nam dać sporo zabawy, jeśli lubimy takie gry. Wielu graczy pewnie się od tego tytułu odbije, ale ci co zostaną być może nie będą żałować. Jednak nie da się ukryć, że Nitro Family to tytuł przeciętny i owszem, ma swoje zalety, jednak ocena ogólna pasująca do tej gry to 6. O Nitro Family to już wszystko. Gra nie jest dostępna w dystrybucji cyfrowej, ani tym bardziej w sklepach, jednak jeżeli kogoś zainteresowała, podejrzewam, że nikt się nie obrazi, by poprosić o nią wujka torrenta. To by było na tyle, piszcie w komentarzach, jak wam się podobał odcinek, pamiętajcie o motywacji, demotywacji, jeżeli nie chcecie, żeby już pojawiały się takie krapy jak ta gra, no nie, żartuję. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli chcecie więcej odcinków, pamiętajcie przede wszystkim, żeby proponować mi gry następne do recenzji, a ja żegnam się z wami bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!